Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki Małgorzaty i Michała Kuźmińskich Kamień. Czyta Janusz Zadura. Prolog. W konfesjonale zadzwoniła komórka. Wnętrze kościoła było puste. Zachód słońca kładł na posadzce kanciaste cienie. Za oknami beskidzka zieleń powoli zmieniała kolory, szarzejąc w mroku. Dzwonek telefonu tłukł się echem o betonowy strop świątyni. Duchownemu udało się wreszcie wydostać komórkę z kieszeni sutanny. Przeczesał włosy nad zakolami i odebrał. Proszę księdza, mówił ktoś drżącym, łamiącym się dopiero wchodzącym w mutację głosem: Chciałbym, chciałbym przyjść dziś do księdza na noc. Mężczyzna wstał i otworzył drzwiczki konfesjonału. Rozejrzał się. Przyjadę po ciebie, powiedział. Ołowiany kłąb wstał nad lasem. Oniosł się gęstym słupem i rosnął nad Dunajcem, ponad szczytami drzew. Okrywał zbocza dolinę niczym zakurzone prześcieradło, w którym grzęzła łuna i nikło światło księżyca. W zapach igliwia trawy i mgły wdzierał się swąd palonego plastiku, ebonitu i gumy. W samotnym domu z widokiem na dolinę zapaliło się światło. Trzasnęło zamykane okno. Zdzisław Brzyna zakasłał ciężko, poprawiając spodnie od piżamy. Przysunął się do szyby i osłonił dłonią oczy od światła nocnej lampki, usiłując coś dostrzec w ciemnościach. Widział głównie swoje czerwone ze złości odbicie. Co się stało z dziśu? usłyszał senne pytanie żony. Znowu palą skurwy syny syknął. Teraz po nocach palą. Czujesz jakiś smród? Rzeczywiście śmierdziało. Aż gryzło w oczy. Kobieta mruknęła coś i przykryła głowę poduszką. Jej mąż, sześćdziesięciopięcioletni przedsiębiorca budowlany, przysiadł na skraju łóżka, trzymając się za serce. Już nawet spać przy otwartym oknie nie można, sapnął. Nie tak miało być, myślał, wpatrując się w sufit. Ich wymarzona ostoja wśród lasów zmieniała się stopniowo w oblężoną twierdzę grzybodajna, śliwowicą płynąca kraina obfitości i świętego spokoju okazała się opanowana przez szarańcze gdyby dzisiaj dorwał człowieka, który sprzedał mu ten dom to by mu nogi połamał ale sam jest sobie winny powinien był się zastanowić skąd taka niska cena zamiast zacierać ręce że zrobił interes życia Szybko się okazało, że tutaj trzeba stale ryglować bramy, że strach zostawić pusty dom, a nawet żonę puścić samą przez dolinę do wsi. A świeże powietrze, z którego tak się cieszyli? Coraz zamieniało się w toksyczną zupę i nikt nie mógł nic z tym zrobić. Ani Wójt Łącka, ani urząd powiatowy w sączu. Telewizja była zapałała oburzeniem. Odjechała i nic. Nie tak miało być, myślał, leżąc bezsennie przez kolejną godzinę. Nagły hałas gdzieś z dołu poderwał go na równe nogi. Hołota pierdolona! Krzyknął i wypadł z sypialni na schody. Już mi stąd! Maria Brzynowa usłyszała, jak jej mąż szarpie za rygle drzwi wejściowych. Takie nocne zrywy powtarzały się kilka razy w tygodniu, powoli stając się obsesją Zdzisława. Na werandzie Brzyna w kapciach i szlafroku z siekierą Fiskarsa w garści zatrzymał się raptownie. Stracił rezon. Za granicą żółtego światła lampy gęstniała ciemność. Pociągnął nosem. Swąd zelżał. Było zupełnie cicho z blatu ogrodowego stolika podniósł paczkę papierosów zapalniczką skrzesał płomek. zaciągnął się znowu łoskot. w lesie daleko w dole mocniej zacisnął dłoń na trzonku siekiery nie takie hałasy zdarzało im się tu słyszeć ale te te były inne cofnął się z powrotem do drzwi nasłuchiwał szelest kroki Cisza. Mężczyzna nabrał powietrza, żeby rzucić bluzgiem w ciemność, a potem zgasić papierosa, zakląć pod nosem i iść spać, mając poczucie kolejnej, wygranej potyczki. Wtedy dolina pod nim rozbrzmiała przeciągłym, niezrozumiałym zawodzeniem. Krótkie męskie warknięcie, trzaśnięcie drzwi auta. Noc przeszył wysoki jęk. Brzyna się zakrztusił, rzadkie włosy stanęły mu dęba. Wstrzymał oddech. Znowu było cicho. Długo. Potem chrupnięcie, jakby kramki samochodu. Zagrał silnik, zachropotały opony na gruntowej drodze wszystko umilkło. Brzyna odchrząknął i się wyprostował. Wszystko jasne, niepotrzebnie się obawiał. Już miał dzwonić na policję, a to tylko znowu nocne burdy. Ale nie daruje im. Kiedyś im pokażę, Łby porozwala. Hołota pierdolona. Burknął dusząc w popielniczce dawno zgasły niedopałek. W dolinie znów było całkiem cicho. Zdzisław Brzyna wrócił do ciepłego łóżka. Zasnął snem sprawiedliwego, niczym już tej nocy nie niepokojony. To mgła obudziła ją przed świtem. Mgła, która wsącza się przez szpary w oknie, wpełza pod szpitalną kołdrę z nadrukowanym w rogu numerem inwentarzowym, przedostaje się do jej piersi, do jej serca, do jej głowy. Kobieta skuliła się przy ścianie. Otworzyła szeroko oczy, czekała. Mogła tylko czekać. Do ściany przyklejone były taśmą obrazki, kolorowe, narysowane kredkami. Trzy niezdarne postacie, podłużne korpusy, patykowate kończyny i uśmiechy. Dziecko jest najmniejsze, ale najbardziej okrągłe. Postacie stoją przed domem i trzymają się za ręce. Kolejny rysunek przedstawia tę samą scenę, ale jest więcej szczegółów i kolorów. Piękna mama, wysoki tata, pulchne dziecko, dom na komin i firanki w oknach. Dalej wisiały portrety uśmiechniętej pyzatej twarzy: na policzkach czerwone rumieńce, blond włosy zamaszyście, namazane woskową kredką, ogromne niebieskie oczy. Postacie z obrazków patrzyły teraz na nią. Sama je narysowała. Odmawiała leków nieludzkich i fałszywych, bo trzeba ufać tylko prawdzie o nas samych. On tak zawsze mówił. Ona tak zawsze mówiła. Więc zamiast tego prosili, żeby rysowała. A ona opowiadała im wszystko kolorami. Odważyła się spojrzeć w okno. Mgła. We mgle zapełgało wyraźnie światełko, płomyk, błędny ognik. Migotał pomarańczowo coraz bliżej. Wślizgnął się razem z mgłą do środka, nabierał konturów. Stanęło w kącie, patrząc na nią wielkimi oczami w zapadniętej szarej twarzyczce. Chude, kruche, słabe. Dziecko krzyczała, krzyczała aż do świtu. Ulepiła jaskółka pod moim oknem gniazdo, jaskółka czarna, jak cyganeczka. Wskazywała nam dobre drogi. Zamieszkała w stajniach i domach. Zginęła w bagnach. Bronisława Wajs, papusza, bajka cygańska. Paramisza Romani, przełożył Jerzy Ficowski. Rozdział pierwszy. Podkomisarz Janusz Głód. Zatrzymał samochód i wysiadł, stąpnąwszy ciężką bokasynem. Zaklął, Schylił się i obejrzał zanurzony w błocie but i uwalaną nogawkę. — Dobrze, że pan jest — Powiedział funkcjonariusz w mundurze z gołymi pagonami posterunkowego. Gromada dzieciaków ubranych w powyciągane koszulki przyglądała im się z drugiej strony mostu, czy raczej rdzewiejącej kładki z kątowników i wybrakowanych desek, która tylko prawem prowizorki wisiała nad zwężającym się w tym miejscu za kolem Dunajca. I wy jak tu wiedzie karetka? Głód wytarł spocone czoło. Gdzie są wszyscy? Jest droga gruntowa po drugiej stronie, od zarzecza. Policjant wyciągnął rękę w stronę drzew widocznych na drugim brzegu. A reszta naszych jest tam, gdzie ujawniono wskazał palcem i wyjąkał. Ciało. Głód podciągnął spodnie za pasek i wszedł na kładkę. Uchwycił spojrzenie dzieciaka stojącego na środku i postąpił do przodu, nie bacząc na ostrzegawcze skrzypienie desek. Malcy pierzchli jak na komendę. Dalej napotkał grupę kobiet w spranych bluzach z kapturem lub swetrach i długich spódnicach. Tylko kilka najmłodszych wcisnęło krągłe biodra w dżinsy. Prawie wszystkie były czarnowłose, niektóre ostentacyjnie ufarbowane na blond. Mężczyźni stali dalej. W spodniach od dresu, dżinsach i koszulkach polo pod kurtkami patrzący jednakowo z podełba, kulący ramiona jak bokserzy wagi muszej. Wisiała nad nimi niespotykana tu cisza. Głód wybrał numer. Pozornie niedbała czynność pozwalała mu sprawiać wrażenie, że czuje się swobodnie. Na dźwięk zaspanego głosu prokuratora dyżurnego podkomisarz zacisnął zęby. Panie prokuratorze, pan nie w drodze? Mówiłem, co tutaj mamy. Ekipa już jedzie, chcemy zaczynać oględziny, a bez pana nie możemy. Sytuacja jest delikatna. Ostatnie słowa wyszeptał z taką miną, jakby miał nadzieję, że rozmówca go zobaczy. Panie Januszu, zaczął konfidencjonalnie prokuratora, pan jest doświadczonym policjantem, a ja musiałbym się teraz tłuc taki kawał. Nie będę was spowalniał, potem wam wszystko podpiszę, co? Panie, to jest tam u cyganów, tak? Przerwał mu prokurator i syknął, jakby zabolała go głowa. To co by się tam mogło wydarzyć, z czym sami sobie nie dacie rady? Głód się rozłączył, rozjuszony. Niech się policja męczy, podczas gdy szanowny pan prokurator będzie leczyć kaca? Rozejrzał się. Dwa rzędy bud, altan z dykty, blachy falistej, kartonów po bananach i eternitu były poprzetykane nieco lepszymi budowlami, zgarbionymi i przykurczonymi, zastygłymi w połowiczności. Z pomiędzy pustaków wystawały klopsy zaprawy, futryny otaczały żółte falbany pianki montażowej, zamiast blachodachówki więźby spowijała folia. Z przodu skorupa niedokończonego domu ziała pustymi otworami okiennymi. Na klepisku, pomiędzy zabudowaniami, gniły w kałużach błota kartony, walał się złom puszki i plastikowe butelki. W powietrzu zawirowała foliowa reklamówka. Zaszczekał pies, odpowiedziało mu kilka innych. Ale slamsy, burknął. Jak to u cyganów? Przepraszam, Romów. Posterunkowy uśmiechnął się krzywo. Zawiewało to palonymi śmieciami to nieszczelnym szambem. Głód podniósł głowę i spojrzał na szczyt aluminiowego słupa. Z tych kamer jest obraz? zapytał, wskazując palcem na zamontowane na szczycie stalowe tubusy, ustawione tak, że tworzyły literę V. No, tak jakby jest odparł posterunkowy. Głód popatrzył na niego, unosząc brwi. Kto ma do tego dostęp? Dzielnicowy? To znaczy, raczej Wojt odpowiedział niepewnie policjant. Chcę nagranie z całej nocy. Podkomisarz już nie słuchał. Na wczoraj. Droga między zabudowaniami kończyła się gęstwiną krzewów. Głód wszedł w zarośla. Zacisnął zęby, gdy gałąź leszczyny zacięła go w udo. Krzaki rzedły, wśród nich kładły się łopiany i wybujałe paprocie położyła się dzika malina. I jeszcze nie rozproszyła się poranna mgła, w której majaczyła policyjna taśma. Głód wysoko podnosił nogi. Przeszedł pod taśmą, schylając się z wysiłkiem. Trzeba coś zrobić z tym brzuchem. Nie dość, że nie dodaje mu powagi, to jeszcze przeszkadza w pracy. Nie wspominając o tym, co kardiolog mówił podkomisarzowi o jego szansach na pierwszy zawał przed pięćdziesiątką. No, to pokażcie, co tam macie, mruknął do posterunkowego. Ten przełknął ślinę i przerażony popatrzył w zarośla. Praca w policji na prowincji to miała być stabilna robota i wczesna emerytura, a nie oglądanie czegoś takiego, mówiło jego pełne wyrzutu spojrzenie. Głód klepnął policjanta w ramię i wyminął go. Odcinał już ze sznura samobójców, kiedy powiał halny, wyławiał z Dunajca topielców, znał wszystkie zastosowania noża kuchennego i siekiery. Najgorsze, co go może czekać, to smród. Tu na skraju lasu było trochę chłodniej. Może nie będzie tak bardzo śmierdzieć, pomyślał podkomisarz. Odruchowo wstrzymał oddech. Ekipa postarunków w łączku w czarnych kurtkach z odblaskowym napisem Policja na plecach otaczała krzaki, starając się nie patrzeć. Jeden z policjantów wskazał mu kępę paproci. Głód rozgarnął liście. O kurwo! wyszeptał i potrząsnął głową. Jednak nie wszystko jeszcze widział. Chłopiec leżał na brzuchu, z rączkami ułożonymi wzdłuż tułowia. Prawy policzek miał przyciśnięty do ziemi. Na obróconej na bok główce tkwiła czapka z daszkiem przysłaniającym twarz. Ubrany był w czerwoną bluzę i brudne spodnie od dresu, na których wykwitły mokre plamy. Mógł mieć może pięć. Góra sześć lat. Policjant pociągnął nosem. Nie czuł rozkładu tylko ostrą woń, wymiotin i biegunki. Chłopiec musiał umrzeć niedawno. Wzywajcie od razu sanepit, powiedział podkomisarz, zasłaniając usta i nos przed ramieniem. Widzicie, co tu się dzieje? Martwy szczeniak w takim miejscu wymioty, sraczka? Zaraz będziemy tu mieli epidemię. Puścił paprocie, które opadły zielonym baldachimem na ciało chłopca. Namiot mi nad zwłokami rozstawić i nie łazić jak cielęta. Gdzie są technicy? Wrzasnął, sięgając po telefon. — Zaraz im! Nie trzeba już są! — odkrzyknął postronkowy na widok mężczyzny w odblaskowej kamizelce, taszczącego dużą, stalową walizę. Głód wrócił na polanę, wyjął e-papierosa i zaciągnął się głęboko. Zamknął oczy i ścisnął palcami na sadę nosa. Kardiolog zabronił mu palić tytoń. — No to przestał palić tytoń! — Kto znalazł chłopca? — zapytał. Dzieci, odpowiedział postankowy Dziś o ósmej trzydzieści rano Akurat w wiosce był ksiądz i zadzwonił na sto dwanaście Inaczej pewnie byśmy tak szybko się nie dowiedzieli A może nigdy? Ktoś go ruszał? Postankowy pokręcił głową Nie, nikt Tylko ksiądz znał, że sprawdził, czy dziecko żyje Chciałbym porozmawiać z tym księdzem Mruknął głód Ksiądz Drzewicki Wikary od nas, parafii w Zabrzeży Poinformował funkcjonariusz. Musiał pojechać pół godziny temu. Mówił, że ma przygotowanie do bierzmowania. I pozwoliłeś mu? Głód podniósł głos. No przecież to ksiądz. Chłopak przepraszająco rozłożył ręce. A tożsamość ofiary ustalona? Którzy to jego rodzice? No więc właśnie. postankowy podrapał się za uchem. Nikt się nie przyznaje. — Brypa, Januszczu, pan dowodzi? — przerwał im technik kryminalistyki, łysiejący mężczyzna w okularach połówkach na sznurku. — Prokurator kiedy przyjedzie? — Pan prokurator, — wyszczerzył zęby głód, — będzie z nami duchem. — Proszę zaczynać oględziny. — skinął w stronę namiotu rozstawionego nad ciałem. Sam ruszył do osady na spotkanie muru zaciętych twarzy. Studenci zbierali się do wyjścia. Anka powiodła wzrokiem po sali, jednej z większych, gdzie wylądowała ze swoim wykładem Orbis Interior, Orbis Exterior, swojej obcej granice świata w kulturze wsi polskiej. Jej zajęcia cieszyły się ostatnio rekordową popularnością wśród słuchaczy, także profesor Gwizdałowski musiał przenieść się ze swoją metodologią nauk społecznych do mniejszej salki obok. Co tydzień z urażoną miną przedzierał się przez tłumek czekający na ankę, rzucając zbolałe spojrzenia studenci zachowywali się teraz na jej wykładach inaczej. Nie bawili się smartfonami, nie ziewali, ale notowali. Czasem zadawali pytania. Raz nawet ktoś został po zajęciach, żeby dopytać o dodatkową literaturę. Doprawdy, wystarczy pojawić się kilka razy w telewizji żeby z czarownicy nagle przeobrazić się w czarodziejkę. — Pani doktor — usłyszała nieśmiały głos. — Czy mogę prosić o podpis? Dziewczyna położyła na stole książkę. Anna Serafin i Sebastian Strzygoń Pionek. Anka sięgnęła powietrzne pióro, zakończyła dedykację autografem i podmuchała, żeby atrament wysechł. Zauważyła, że nawet podpis ostatnio jej się zmienił. Zrobił się bardziej zamaszysty. Uśmiechnęła się do studentki i wróciła do porządkowania papierów. Fani nie dają popracować w spokoju? Profesor Gwizdałowski wyrwał ją z zamyślenia. Podniosła głowę. Starszy pan bawił się zawieszonym na palcu kluczem. No, taki los celebryty. Cóż, to dobrze. Popularyzuje pani dziedzinę, to poniekąd chwalebne. Można by jednak zadać sobie pytanie, czy sposób, który pani wybrała, jest najszczęśliwszy. Co pan ma na myśli? Ściągnęła brwi. Ma pan jakieś zastrzeżenia do naszej książki? Książka sama w sobie jest nawet dość ciekawa. Profesor wykonał w powietrzu nieokreślony gest, chociaż można mieć pewne uwagi natury metodologicznej. O jakiej metodologii pan mówi? Weszła mu w słowo Anka. To jest książka dziennikarska, popularna, a nie rozprawa habilitacyjna. Stoczyła z redaktorem batalię o przepisy. Zgodził się tylko na bibliografię, ale z książki była bardziej niż zadowolona. Od czasu doktoratu nie czuła takiej satysfakcji z pisania Nie da jej sobie odebrać O, to, to, to Profesor dźgnął palcem powietrze Trafiła pani w siedno Bo ja to bym wolał, żeby pani zaczęła myśleć o habilitacji A nie o jakichś tam mordercach I jeszcze ten pani kolega z tabloidu Sebastian Strzygoń Jest uznanym dziennikarzem Horyzontu Przerwała mu znowu, coraz bardziej zła, I jeszcze musi bronić Bastiana. Ostatnio coraz częściej zawłaszczał szum wokół pionka, lansował się w tej swojej warszawce jako autor bestsellerowej książki non-fiction, zapominając o niej. A może robił to specjalnie? To opiniotwórcze pismo, dodała. Spuściła głowę, walcząc z niemieszczącym się do torby skoroszytem, żeby profesor nie zauważył, jak drży jej kącik ust. — Martwimy się z kolegami z katedry o panią — zagaił łagodnie Gwizdałowski. — To dobrze, że zyskuje pani popularność wśród studentów, że cieszy się pani sukcesem, jak widzę, również finansowym. Zawiesił wzrok na wiecznym piórze, które wciąż leżało na blacie. Dostała je z okazji pierwszego spotkania autorskiego. Nie miała pojęcia, ile jest warte. Spojrzenie profesora wędrowało dalej ku jej pomarańczowej skórzanej kurtce, którą narzuciła na ramiona. To nie była plastikowa ramoneska z sieciówki, ale cacko z Mediolanu albo Paryża. Anka cieszyła się, że nie wie, ile kurtka kosztowała, bo wtedy nie mogłaby jej przyjąć. Ale podzielę się z panią dobrą radą starszego kolegi karierę naukową robi się dzięki cierpliwości benedyktyńskiej pracy i poszanowaniu dla autorytetów a nie skrzywił się przebojem jasne panie profesorze rzuciła sucho postaram się być mniej przebojowa pani jest taka urocza kiedy się pani złości pani anio gwizdałowski pokręcił głową Pomyślała, że jeśli zaraz stąd nie wyjdzie, to strzeli go w twarz. Ale stała tam dalej i pod kurtką robiło jej się coraz bardziej gorąco. Proszę się nie denerwować. To dla pani dobra. Bo w końcu grupą odniesienia powinno być dla pani środowisko akademickie, a nie jacyś studenci, czy nie daj Bóg media. Nie chcielibyśmy, żeby. Woda sodowa uderzyła pani do głowy. No proszę nie zapominać, że przede wszystkim reprezentuje pani Uniwersytet. A nic nie potrafi zaszkodzić uniwersyteckiej karierze, tak jak. <śmiech> chrząknął. <laughs> Skandal. Bąknęła coś i odeszła, zbyt głośno stukając obcasami. Trzasnęła drzwiami i wybiegła z Instytutu. W cholu sięgnęła do torebki. Obiecała mu, że zostawi na uczelni trochę ulotek o wystawie. Popatrzyła na kosz na śmieci. Nie, nie może mu tego zrobić. Poza tym musiałaby go okłamać, a gdyby powiedzieć, że. Zapomniała? Będzie mu przykro. Słowa o skandalu wciąż dźwięczały jej w uszach. Wyszła z budynku, czując, jak coś kiełkuje jej w żołądku nieprzyjemnym drżeniem. Nagle przystanęła. Przecież tu niedaleko jest Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. A studenci dziennikarstwa na pewno będą bardziej zainteresowani fotografią niż te jej środki z antropologii i na pewno nikt jej tam nie zna. Pod policyjnym namiotem zalegała cisza. Technik zrobił kilka zdjęć. Z dziećmi zawsze jest trudniej, pomyślał. Wczoraj w nocy przerabiał podobne widoki przy koszmarnym wypadku przed Tylmanową, tam gdzie droga idzie łukiem między Skarpą a brzegiem Dunajca. Idiota w Bęwicy na krakowskich blachach wyprzedzał na podwójnej ciągłej walną czołowo w miejscowego Matiza. Zablokowana droga, pięć trupów, starsze małżeństwo z Matiza i kobieta z dwojgiem dzieci z BMW. Technik zapamiętał wciąż cudem działający tablet, na którym leciała świnka pepa. Miał w uszach zgrzyt ciętej przez strażaków blachy i szelest worków na zwłoki do wtóru radosnej melodyjki, której nigdy nie zapomni. I nawet nie zdążył odespać, bo musiał się zerwać i przyjechać tutaj. Nie odkrył żadnych rozbryzgów, wydzielin ani włókien na paprociach, nie były też połamane, więc nie stoczyła się tu walka. Wokół ciała nie stwierdził żadnych przedmiotów. Śladów nawet nie próbował szukać. Skoro przy zwłokach chodzili nie tylko policjanci, ale nadomiar złego ksiądz i pewnie też Romowie, to pozamiatane dosłownie. Ziewając, zaczął uzupełniać rubryki w protokole. Sprawdził kieszenie bluzy i dresowych spodni dziecka. Nie znalazł żadnej legitymacji, karty na autobus, telefonu, niczego, co pozwoliłoby na identyfikację. Czapeczka była głęboko naciągnięta na głowę. Zdjął ją delikatnie. O nie miał. Janusza Głoda, który miał tu z nim siedzieć, wciąż nie było. Technik powinien na niego poczekać, ale delikatnie, wręcz z czułością odwrócił ciało na wznak. To się pan podkomisarz zdziwi. Bastian patrzył jak ekspres do kawy spienia mleko. Szumiała klimatyzacja, miękka wykładzina tłumiła odgłosy kroków. Szklane przepierzenia odbijały blask niemego telewizora na ścianie, z włączonym na stałe TVN-24. Pachniało kawą i jabłkami, które przedstawiciel firmy dostarczającej owoce właśnie wniósł do kuchni. Pastelowe kolory przywodziły na myśl przedszkole albo salon spa. Naprawdę nie rozumiał, dlaczego ludzie nazywali to miejsce Mordorem. Dla niego to było Rivendell. Zrobił zdjęcie swojej kawie i wystukał na ekranie smartfona. Poranek w horyzoncie. Najpierw kawusie, a potem zmieniamy świat. Zwinął ze stolika dzisiejsze gazety i ruszył do biurka. Postawił kawę koło laptopa, rzucił gazety na blat. Kobieta siedząca przy biurku naprzeciwko posłała mu znudzone spojrzenie. Dzień dobry. Bastian przywołał na twarz swój najbardziej rozbrajający uśmiech. Weźże się uśmiechni, pani redaktor. Od kilku miesięcy bezskutecznie próbował się zaprzyjaźnić z Jadwigą Reichert. Obrończynią praw kobiet, wyzyskiwanych pracowników i dyskryminowanych mniejszości. Jedną z najbardziej cenionych, przynajmniej w niektórych kręgach, dziennikarek w kraju. I jedną z najbardziej niesympatycznych, jak ostatnio coraz częściej stwierdzał. Weźże? Po jakiemu ty do mnie rozmawiasz, Bastian? Syknęła i popchnęła gazety w jego stronę. Na biurku Jadzi Reichert znajdowały się tylko laptop, notes z ołówkiem i szklanka wody. Biurko Bastiana zawalone było papierami, które cudem nie pospadały jeszcze na podłogę. – Jadę wieczorem do Krakowa – rzucił. – Przywieźć ci coś? – Tak. Wiejską kiełbasę – burknęła. – Albo maczankę w słoiku. No – A może oscypka. Dopilnuję, żeby był fair trade – odparował od górala, co nie dyskryminuje owiec ze względu na kolor runa i dyma wszystkie porówno białe i czarne. Nie mógł się doczekać, kiedy znajdzie się wśród starych znajomych. On, nowy bohater warszawskiego dziennikarstwa, który przebojem wdarł się do najbardziej opiniotwórczego pisma w kraju, przeskakując kilka szczebli medialnej kariery, i może będzie okazja naprawić stosunki z Anką? Która coraz częściej miała do niego pretensje, chociaż to on uwijał się jak w ukropie, żeby wcisnąć się z ich książką wszędzie, gdzie tylko się dało A ona przychodziła na gotowe Seba, stary cię woła Sekretarka naczelnego wystawiła głowę za załomu ściany Nienawidził, kiedy ktoś mówił do niego Seba A ta jędza albo była za głupia, żeby się tego nauczyć, albo robiła mu na złość Dopił kawę i dalej bębnił palcami w klawiaturę — Na co czekasz, Seba? — Jadzia Reichert z emfazą przeciągnęła ostatnie słowo. — Biegnij, zaszczyt cię kopnął. Zamknął szklane drzwi akwarium szefa i poczuł, jak ulatnia się jego pewność siebie. — Twój tekst. — Naczelny trzepnął wydrukiem o klawiaturę. — Nie pójdzie. — Chyba, że coś z nim zrobisz. Nie dość że pieściłeś się z nim za długo, to efekt jest taki sobie. Redaktor powycinał ci efekciarskie grepsy, ale przepisywać za ciebie nie będzie. I ten artykuł jest za długi. Nie piszesz już bloga, to jest gazeta. Tutaj liczy się profesjonalizm, a nie gwiazdorstwo. Tekst miał być wyrazisty. Bastian wytarł dłonie w spodnie. Już zdążył ogłosić, że w najnowszym numerze horyzontu ukaże się jego sensacyjny artykuł. Nie wyrywajmy mu zębów, dodał, patrząc na czubki swoich konwersów. Naczelny bawił się długopisem. Bastian nawet nie miał gdzie usiąść, bo nie było tu krzesła dla gości, więc stał, nie wiedząc, co zrobić z rękami. Ty zdajesz sobie sprawę Strzygoń, że fakt, że tu jesteś, to nie nagroda za twoje osiągnięcia, tylko zobowiązanie, odezwał się wreszcie szef. Dałem ci szansę. Żebyś się uczył. Terminował u najlepszych. Bo masz talent, ale brakuje ci pokory i dyscypliny. Więc zamiast ujawniać kolejną lokalną aferkę jadąc swoim stylem, patrzcie, jaki jestem zajebisty, zacznij się wreszcie rozwijać. Bastian gwałtownie wciągnął powietrze. Jego artykuł o czyścicielach kamienic i ich powiązaniach z politykami narobił sporo szumu. Tylko ktoś spoza warszawskiego układu mógł opisać ten haniebny proceder z taką odwagą. Chwaliły nawet konkurencyjne media. Handel narkotykami wśród kibiców, afera pedofilska w szkole muzycznej czy to mało? Tematy społeczne leżą na ulicy ciągnął naczelny. Świat się zmienia. Muszę ci mówić, co masz robić, żeby tu zaistnieć? Ja ci niedługo rozliczę z tej szansy, którą ci dałem. Wreszcie bastian wrócił do biurka i bez słowa usiadł do komputera. Co mistrzu, szef poklepał po plecach? zapytała jadzia Reichert gryząc ołówek i wymasował stopy. Mruknął bastian. Zaczął zdanie po zdaniu skracać swój artykuł, pozbywając się słów, które tak mu się kiedyś podobały. Dobrze, że tego procesu nikt nie ogląda przemknęło mu przez myśl. Że ludzie zobaczą tylko jego nazwisko na kredowym papierze i pomyślą, wow. I on też pomyśli wtedy, wow, ale najpierw będą krew, pot i łzy. Podkomisarz powiódł wzrokiem po ludziach zebranych za policyjną taśmą, próbując wyobrazić sobie, co się tu wydarzyło. Skrajnie zaniedbany chłopiec łapie jakiegoś rotawirusa albo inne paskudztwo, snuje się ze sraczką po tym śmietnisku, gdy zamroczeni wudą rodzice leżą gdzieś przed telewizorem. Przecież widział na paru budynkach anteny satelitarne. W końcu wycieńczone dziecko pada w krzakach i umiera. Umiera tak jak żyło. Samotne, brudne i głodne. Niech tylko ich dorwie, a popamiętają. Zarzuty o nieudzielenie pomocy to będzie dopiero początek. Jak trzeba wyciągać rączki po pomoc społeczną na dzieci, to są pierwsi, a teraz? Nikt się nie przyznaje. Powiedzcie im syknął głód do posterunkowego, że będą dawać rodzicom zasiłek pogrzebowy. Wtedy na pewno się znajdą. Ale kiedy nikt nie chce gadać. Postankowy zniżył głos. Baby lamentują, a chłopy milczą. Jeszcze będą śpiewać, zobaczysz, szabada bada, amore. Głód ruszył w stronę Romów. Jest tu jakiś e, starszy plemienia, nie wiem, kurde, wódz. Z boku stał wysoki, postawny mężczyzna. Miał okrągłą, nieogoloną twarz i falujące czarne włosy z pasmami siwizny. Ubrany był, w pod podkoszulek Adidasa i luźne spodnie. Inni trzymali się na dystans, od czasu do czasu spoglądając na niego z powagą. Ty, cygan, zawołał do niego głód, przekraczając policyjną taśmę. Ludzie rozstąpili się przed nim. Jakaś kobieta zaczęła płakać, kierując w jego stronę niezrozumiałe zawodzenia. Ty tu jesteś bosem? Wójtem. odparł tamtem, biorąc się pod boki. Powiedzmy. To jej dziecko rzucił ostro policjant, wskazując na kobietę. Nie, To czego tak wyje? Każde dziecko to dar od Boga, powiedział spokojnie mężczyzna. Głód przewrócił oczami. Musimy ustalić personalia chłopca i jego rodziców. Skoro ty tu jesteś bosem, to powinieneś wiedzieć, nie mamy czasu pieścić się z każdym z osobna. Już mówiłem. To nie nasze dziecko. Rom pokręcił głową. Taki jesteś pewien, warknął podkomisarz. A wy ogarniacie w ogóle, ile dzieci tu macie i czyje są? Oczy mężczyzny się zwęziły. Zmeł w ustach niezrozumiałe słowo. Przecież to gadzio, mruknął ruchem głowy, wskazując na zarośla. Co? Zdziwił się głód. Gadzio. Nie nasz, nie rom. Obcy głód zaklął. Odwrócił się na pięcie i skoczył ku gęstwinie. Przedzierał się przez krzaki, nie zwracając uwagi na czepiające się jego spodni ciernie. Odepchnął stojącego przed namiotem policjanta i szarpnął za połę kotary.